Bim. No cześć. W poprzednim odcinku zrobiliśmy taki ładny program interaktywny, który w miejscu kliknięcia zwiększa kuleczkę, zmienia jej kolor, a kuleczka krąży za pobranym, prawda, elementem. Mógłbym zmienić oczywiście tempo rośnięcia tej kuleczki, na przykład tutaj na 50. I teraz moja kulka już rośnie zdecydowanie szybciej. I urosła tak duża, że nie mieści się już na okienku i wyszła za okienko. I to jest czas, a tu oczywiście jest, tak? Jak przesuwam, to jeszcze widać, że brzegi jej się tu pojawiają. Nadszedł czas, żeby poznać instrukcję warunkową. Instrukcję, która mi powie, jeżeli coś jest prawdziwe, to zrób coś innego. No i co ja bym chciał zrobić? Jeżeli ten rozmiar jest zbyt duży, to weź go zmniejsz na zero. Czyli jeżeli przekroczy pewien rozmiar, to wraca z powrotem do malutkiego. Czyli chciałbym napisać tak. Jeżeli rozmiar większy niż na przykład 550, to ustaw znów 10. Coś takiego. Oczywiście nie mogę tego zapisać w ten sposób, dlatego to sobie zakomentowałem, zrobiłem sobie z tego komentarz. Coś, co nie jest ważne dla języka programowania, a ważne jest dla programisty. I teraz zapiszę instrukcję warunkową if. If, no czyli jeżeli po angielsku. I dokładnie to, co tu napisałem. Jeżeli rozmiar większy niż 550, zamykam nawias, to co mam zrobić? To ustaw, już bez tego to, ustaw rozmiar równa się 10. I dokładnie jest to, co zapisałem po polsku. Uruchamiam. Klikam. Rośnie. I znowu się zrobiło małe. Nie pozwoli przekroczyć rozmiaru 550. W momencie, jeżeli wykryje, że rozmiar jest większy niż 550, czyli w momencie, kiedy już się zrobi 600, czyli do 550 doda 50, zrobi się 600 i w tym momencie rozmiar jest ustawiany na 10 znowu. Znaczy tu, ponieważ tu jest plus 50, to będzie, no, to nie będzie 600, będzie 540 i wtedy jest tak. No i w ten sposób wykorzystałem funkcję warunkową, instrukcję warunkową, przepraszam, if, jeżeli coś się zdarzyło, no to zareaguj. No tak, a teraz chciałbym zrobić tak, żebym losował, jaki obiekt ma się pojawić na ekranie. Jeżeli mam teraz cały czas elipsę, ona co prawda rośnie, jest to koło, ale koło jest również elipsą specyficzną, rośnie sobie ta elipsa, a chciałbym, żeby przy każdym kliknięciu program wylosował, czy to ma być koło, czy to ma być kwadrat, czy to ma być elipsa, czy to ma być prostokąt, mówiąc językiem tutaj processinga. Jak to zrobić? Otóż zrobię sobie zmienną na samym początku int kształt bez polskich znaków równa się 0. Umówmy się, że 0 to jest elipsa, 1 to jest kwadrat. No, możemy jeszcze również na przykład trójkąt tutaj wdrożyć za chwilę. I powiedzmy 2 będzie trójkąt i tak dalej. Czyli na razie sobie opiszę, żebym pamiętał. 0 elipsa, 1 kwadrat. No i teraz, jeżeli jest ten kształt równy 0, to ma narysować nam elipsę, a jeżeli 1, to jest kwadrat. Ale kiedy mi się zmieni na 1? No wtedy, kiedy kliknę. Czyli chciałbym, żeby tutaj mi losowało. Czyli podobnie jak losowałem to, to kształt. I teraz ma mi losować od 0 do 1. Sprawdzę, czy, ta 1, czy to 1 będzie brane pod uwagę, czyli sięgam sobie do dokumentacji processinga na stronę processing reference random, szukam funkcji random
tak, wygląda mi, że random nie losuje mi tej ostatniej liczby, tylko do wartości mniejszych. Czyli tu bym musiał dać 2, żeby losował 0 i 1, tak? To jest bardzo ważne. Teraz mi losuje kształt 2. No i co? Więc mój kształt po każdym kliknięciu będzie wylosowany, ale ja z tego nie korzystam. To gdzieś się losuje i gdzieś trafia do pamięci i tyle. Muszę wrócić do mojej instrukcji warunkowej, czyli jeżeli kształt równa się 0, to wtedy co? To wtedy narysuj elipsę. Zwracam uwagę, że tu są dwa znaki równości, bo jeden znak równości mówi mu spraw, że kształt stanie się zerem. Więc on zawsze się stanie zerem i zawsze zostanie narysowana elipsa. Natomiast tu jest porównanie. Powiedz mi, czy prawdą jest, że kształt wynosi 0? Jeżeli tak, to narysuj elipsę. No i teraz spróbujmy, kliknijmy, nic nie ma. Kliknijmy, jest elipsa, kliknijmy, nic nie ma. Kliknijmy, jest elipsa, kliknijmy, nic nie ma. Elipsa, elipsa, znowu nic. Elipsa, elipsa, nic, elipsa. No, jakoś tam losuje. Tylko dlaczego nic nie ma? Dlatego, że nie zrobiłem czegoś takiego, że jeżeli kształt wynosi 1, to rysuj tutaj prostokąt. No i w zależności od tego, co mi wylosował, to mam albo, o, teraz się mi trafiały prostokąty, czasami jest kilka prostokątów czy kwadratów tutaj pod rząd, czasami kilka elips, ale już mi losuje. No i chciałem dodać trzeci przypadek. Jeżeli mi wylosuje trójkę, to żebym rysował trójkąt. Tak? Czyli jeżeli kształt wynosi 2, znaczy dwójkę, przepraszam, no muszę rozszerzyć moje losowanie do 3. Już trójki nie będzie losował, będzie losował 0, 1, 2. W zasadzie tu te kolory powinienem zrobić też do 256, ponieważ jeżeli ja chcę mieć 255 jako maksymalny z kolorów, no to muszę losować do 256. No ale tu akurat to było niezauważalne, po prostu nigdy nie losował koloru, który był biały. O, może w ten sposób było to zauważalne, bo 255, 255, 255 to jest kolor biały. Więc nigdy nam się nie mógł trafić biały, dlatego że nigdy nie wylosował 255. Muszę dać o jeden więcej, prawda? No ale tu przy kolorach nie było to aż tak zauważalne. Przy tych trzech to jest bardzo ważne, no, że tej trójki nie osiągnie, czy osiągnie 0, 1, 2. No a skoro 0, 1, 2, no to mamy te przypadki tutaj. Tylko że nie mamy trójkąta. Jak zrobić trójkąt? Sięgam do dokumentacji processinga, no i szukam tam, gdzie są kształty. Mam triangle, czyli trójkąt. Trójkąt, który podajemy mu wartości x, y, tylko że trójkąt już jest troszeczkę inaczej budowany niż prostokąt, niż elipsa, bo nie ma jednego punktu plus rozmiar, tylko ma niestety punkt jeden, punkt drugi i punkt trzeci, czyli trzy wierzchołki trójkąta. No więc w tym momencie niestety nie będzie to takie proste przerobienie tego programu, że po prostu tu sobie wpiszę triangle. Bo oczywiście jeden to będzie współrzędne x, y myszki, ale jeszcze potem jest potrzebny już nie rozmiar, tylko współrzędne kolejnego punktu i kolejnego punktu, który będzie tutaj. No więc niestety trójkąt tu za dobrze nam nie spasuje, także bardzo szybko sobie to wymyślimy, tylko musielibyśmy jeszcze sobie wymyśleć, że to będzie na przykład drugi punkt, to będzie, powiedzmy, ja sobie napiszę to pod spodem, drugi punkt, mouse x plus rozmiar, a tutaj zrobimy mouse y, a trzeci z punktów to będzie mouse x przecinek mouse y plus rozmiar. No, otrzymam w tym momencie taki dosyć dziwny przypadek.
że trójkącik jest położony w tym miejscu, prostokątny powstaje i rozmiar na tą odległość, i rozmiar na tą odległość. Klikam, o, teraz się losował taki, 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 taki. No, w ten sposób przy pomocy instrukcji warunkowej oraz losowania kształtów uzyskałem taki właśnie efekt. Zapraszam do kliknięcia kciuka w górę, do wybrania subskrybuj i zapraszam na następne odcinki. Do zobaczenia.